Górniak o kulisach festiwalu w Opolu. W dobie wielu obowiązków, festiwal w Opolu to chyba dobra wymówka, by spotkać się z najbliższymi i odwiedzić rodzinne strony? Podejrzewam, twoja mama ju doczeka by mnie te zapracowan córk wreszcie w domu. Tak to dla nas obu zawsze rado, kiedy wiadomo ju wystpi na festiwalu. Zawsze rodzice rozpieszczaj mnie gotujce wszystkie moje smaki dzieciństwa w jednym dniu. Na SZCZ, cię zawsze wicej, bym mogła podzielić się w garderobie z ekip miech. Mam wiele filmików pokoncertowych z garderób i hoteli, z naszych radoci kulinarnych. Naprawd moment, kiedy rodzice przynosz mi pysznoci za kulisy lubi nie mniej, ni kiedy witam si z opolsk publiczności. Mijacie si z Allanem w Polsce, a tym razem uda wam si razem spędzić ten magiczny czas. Allan bardzo lubi by za kulisami moich wystpiet. Rozprasza mnie to prawd mówice, ale im jest starszy, tym bardziej rozumie moje odpowiedzialno przed publiczności i przed kamerami. W ostatnich latach eksperymentowa ba z wizerunkiem. Ale czy w tym roku festiwal opolski będzie wymaga pod ciebie powrotu do diwy? Czego mokreska emysi spodziewa? Dwa rukreskane wystpienia wymagaj dwóch odmiennych wizerunków. Jestem ze stylistami na etapie twórczym. W ogóle lubisz by div? Jak mylisz, dlaczego ta twoja odzbona jest twoim fanom najbliższa? Moi fani lubi moje wykonania klasyczne i poprzez nie tak wizerunek klasyczny. Osobicie lubi wiele kierunków i gatunków muzycznych, ale z o tych mi bonikach klasycznych w banie pracujemy teraz nad tras akustyczny. My szykujemy się do wakacji, a ty chyba na razie musisz zapomnieć o urlopie? Zbysza Bem, lato zapowiada ci się bardzo pracowicie. Tak. Trasa letnia i przygotowania do trasy akustycznej daj mi tydzień na odpoczynek w tym sezonie. Na pewno SPDZ go z Allanem. Spróbujemy w lipcu polecie razem na chwilę do Tajlandii. Rozmawia Bartosz Patczyk.